Na cmentarz zawsze zabieram ze sobą termos. Nie mam w nim nic do picia. Czyszczenie grobów kiedyś zajmowało mi bardzo dużo czasu. Odkąd kamieniarz pokazał mi ten trik, sprzątanie zajmuje zaledwie kilka minut. Polerowane groby są wrażliwe na szorowanie. Dlatego tak trudno jest wyczyścić zaschnięty brud czy wosk. Okazuje się, że wystarczy wrzątek. Wylej go z termosu na wosk, a wysoka temperatura wody rozpuści go i inne plamy w kilka minut. Następnie wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką, a pomnik będzie lśnił jak nigdy wcześniej. Wsyp to do wkładu. Mogłoby się wydawać, że zabieranie produktów spożywczych na cmentarz jest nie na miejscu. Okazuje się jednak, że sól może być bardzo przydatna i znacznie ułatwić dbanie o groby najbliższych. Posyp solą wkład dookoła knota. Dzięki temu będzie palił się znacznie dłużej. Tak naprawdę ten trik nic nie kosztuje, a zwiększa wydajność wkładu. Włóż wkład do znicza do zamrażalnika. Później mi podziękujesz. Ten trik pokazała mi babcia, która jest królową oszczędzania. Przed planowanym wyjściem na cmentarz wystarczy, że włożysz wkłady do zamrażalnika. Najlepiej, żeby spędziły w nim kilka godzin. Następnie wyłóż je i zabierz na cmentarz. Podpal je jak zwykle i włóż do znicza. Tak zamrożone wkłady będą się palić znacznie dłużej. Brzmi to dziwnie, ale to naprawdę działa. Zawsze wykonaj zdjęcie grobu, gdy przygotujesz go na wszystkich świętych. Może wydaje się to bardzo dziwne, ale to sprawdzony sposób. Niestety na cmentarzach wciąż grasują złodzieje, którzy czyhają tylko na pozostawione na pomnikach efektowne znicze czy wiązanki. Złodzieje zabierają je, aby sprzedać je ponownie lub postawić na nagrobkach swoich krewnych. Dlatego warto zastosować ten trik, który ci pokazałam. Zdjęcie z konkretną wiązanką pomoże ci w szukaniu złodzieja. Zabierz to na cmentarz. Unikniesz problemu. Tak właśnie zabezpieczysz swoją wiązankę i zniczę przed kradzieżą. Niestety na cmentarzach wciąż grasują złodzieje, którzy czyhają tylko na pozostawione na pomnikach efektowne znicze czy wiązanki. Złodzieje zabierają je, aby sprzedać je ponownie lub postawić na nagrobkach swoich krewnych. W tym roku problem może być jeszcze bardziej dotkliwy. Jest na to patent. Najpierw wyposaż się w marker i zabierz go ze sobą na cmentarz. Następnie podpisz nim wszystkie znicze oraz wiązanki. Możesz napisać imię bądź nazwisko zmarłej osoby, lub tylko inicjały bądź co tylko sobie wymyślisz. Dzięki temu potencjalny złodziej prawdopodobnie nie ukradnie niczego z pomnika, gdyż podpisanych zniczy zwyczajnie już nie sprzeda. Przed dniem wszystkich świętych każdy inwestuje w znicze oraz wiązanki. Dlatego warto zastosować ten trik, który ci pokazałam. Zminimalizuje on ryzyko kradzieży i zmniejszy prawdopodobieństwo, że złodziej zainteresuje się akurat naszymi ozdobami na grobie. Taką wiązankę ze zniczem zrobisz za mniej niż 20 zł. Nie musisz wydawać fortuny w kwiaciarni. Na zwykłą podstawkę pod doniczkę włóż znicz, ważne żeby był na samym środku. Dookoła znicza poukładaj gąbkę florystyczną. Jej idealny kształt dopasujesz wycinając mniejsze kawałki nożem. Przyklej ją na klej na gorąco. Nie musi być namoczona. Dlatego, że używam sztucznych kwiatów, posłuży nam jako stabilizator stworzonej kompozycji. Do takiej gąbki wbijam różnego rodzaju liście i kwiaty. Kolorystyka i rodzaj kwiatów zależą od ciebie. Takie kwiaty sprawdzą się na lata. Wystarczy po sezonie je umyć i będą idealne na następny rok. Małymi gałązkami wypełnij również luki w stroiku. Następnie, żeby przykryć resztę gąbki, użyj sztucznego mchu. Wystarczy przyłożyć go do gąbki, lekko wbijając. Wykorzystaj także kwiaty, które masz w domu. Kilka małych gałązek jest w stanie odmienić całą wiązankę. Tak prezentuje się gotowa wiązanka. Włóż ją na grób swoich bliskich. Taka wiązanka jest prosta w wykonaniu. Zrobiłam ją w 15 minut. Zaoszczędzisz także sporo pieniędzy. Zrób wiązankę na grub za pięć złotych. Nie musisz wydawać fortuny w kwiaciarni. Wystarczy, że kupisz gąbkę florystyczną w koszyczku. Za taki floret zapłacisz około pięć złotych. Resztę potrzebnych rzeczy znajdziesz w lesie lub w ogrodzie. Wybierz się na spacer i zetnij kilka gałązek świerku, jarzębiny, jałowca lub innych iglastych drzew. Zabierz również kilka szyszek, żołędzi a nawet grzybów. Wyjmij gąbkę florystyczną z plastikowego koszyczka. Włóż do miski z wodą. Zostaw na parę minut, żeby dobrze nasiąkła. Następnie włóż ją do koszyczka. Gałązki przyniesione z lasu potnij na mniejsze kawałki. Wbijaj je od podstaw gąbki. Najdłuższe ułóż na końcach koszyczka, aby utworzyć podłużny kształt. Gdy wbijesz gałęzie dookoła całej wiązanki, weź inny rodzaj gałązek i zrób kolejną warstwę. Tym razem zacznij układać je lekko pod skosem, żeby odbić je od podstawy. Ja używam do tego srebrnego świerku. Najdorodniejsze gałązki dałam po obu końcach gąbki. Starannie wykonana podstawa z igliwia sprawi, że wiązanka będzie wyglądać jak z kwiaciarni. To etap, na którym warto się przyłożyć. Małymi gałązkami wypełniamy luki. Ważne, żeby gąbka lub koszyczek nie była widoczna z za igliwia. Kolejne warstwy wbijam kierując je ku górze. Głównym punktem wiązanki będzie jarzębina. Jej owoce mają piękny czerwony kolor. Obcinamy z gałązek liście. Łączymy ze sobą dwie gałązki z owocami, tak żeby powstał bukiecik. Za pomocą drucika florystycznego należy połączyć je ze sobą. Wbijamy w gąbkę. Następnie biorę gałązkę z dębu. Mają piękny złocisty kolor. Te liście jako jedne z niewielu. Po wysuszeniu nie odpadają od gałązki. Razem z jarzębiną tworzą piękną jesienną kompozycję. Dokładam jeszcze jedną gałązkę jarzębiny i wypełniam środek zielonym igliwiem. Następnie przygotowujemy skarby natury znalezione w lesie. Szyszki, żołędzie, a nawet grzyby pięknie udekorują stroik. Za pomocą kleju na gorąco umieszczamy je na wiązance. Długie szyszki pięknie wypełnią puste przestrzenie. Z grzybów i żołędzi można wykonać piękne kompozycje. Na koniec robimy kokardę ze wstążki. Ja wykorzystałam wstążkę z bukietu. Zawsze zostawiam takie rzeczy i wykorzystuję ponownie. Zostawiam długie końcówki i zawijam w spiralki. Należy przykleić ją na grubą warstwę kleju i gotowe. Ten stroik jest ekologiczny. Większość użytych w nim materiałów jest biodegradowalnych. Użyte w nim rośliny długo wyglądają świeżo, więc wiązanka będzie wyglądać pięknie nawet przez kilka tygodni. Nie wydawaj fortuny na plastikowe wiązanki w kwiaciarni. Jedyny koszt to gąbka za parę złotych, a efekt będzie porównywalny. Ta wiązanka do wazonu kosztowała mnie trzydzieści złotych. Nie musisz już wydawać dużo pieniędzy w kwiaciarni. Na początku weź wkład do wazonu, w którym wykonasz docelowy stroik. Znajduje się w nim już namoczona gąbka florystyczna. Do wiązanki najlepiej sprawdzą się gałęzie, które masz w ogrodzie. Wbijaj je w gąbkę, kierując je ku górze. Użyj także sztucznych kwiatów i liści, które zostały ci z poprzedniego sezonu. Kolorystyka i rodzaj kwiatów zależą od ciebie. Kiedy kwiaty będą już na swoim miejscu, warto zagęścić wiązankę dodatkowymi liśćmi oraz gałęziami. Dzięki temu wiązanka będzie wyglądać pełniej, a gałęzie są zupełnie darmowe. Strojik jest minimalistyczny, więc nie przesadzaj z ilością zdobień. Gotową kompozycję włóż do wazonu, który może być plastikowy lub już wbudowany w pomnik. Taka wiązanka prezentuje się elegancko i jest bardzo łatwa do zrobienia. Zrobisz ją szybko i oszczędzisz sporo pieniędzy, a efekt będzie równie piękny jak z kwiaciarni.